jesteś maluchu. Wisisz sobie do góry nogami. Fantastycznie. Norman to nic nie wie. To ty boisz się mnie, bo ja się ciebie nie boję. O, jak mokro. To pewnie ten podziemny strumień. Mandy zamienia się w nietoperza! Czy możesz przestać się odzywać? Boję się, że mogła gdzieś spaść. To prędko, dzwoń do Sama! Mandy Flat uwięziona w jaskini. No proszę, czyli jednak wracamy w góry. Weźmiemy Hydrusa. Co się stało? Nie wiem, słyszeliśmy krzyk. Spokojnie, znam tę jaskinię. Sam, ostrożnie. Woda czasem podmywa tunel i robi się strasznie ślisko. Na pomoc! Mandy, nic się nie bój, już po ciebie idę. Jestem, już wszystko w porządku. Proszę, napij się. Ojejku, dziękuję. Poślizgnęłam się, ale nic mnie nie boli. Spadłaś spory kawałek. I co, jaki masz plan? Nie wezmę jej na górę, jest za wąsko, nie zmieścimy się. Musimy wymyślić inny sposób. A co to za głosy? Halo, Penny, co tam się dzieje? Słyszę głos kapitana! Rozmawiają z Garretem o drezynie! O nie! Na pewno ma już takie ogromne skrzydła i wisi do góry nogami! Biedna, słodka Mandy! Mus, masz przy sobie mapę jaskiń? Tak, oczywiście. Mamy jaskinie. Tu jest wejście, a potem lecą tak. A stare kopalnie wyglądają mniej więcej tak. Rzeczywiście, bardzo blisko. Akurat tam, gdzie wpadła Mandy. Jeszcze trochę! Świetnie panu idzie! Teraz! Teraz trochę w lewo! Tak jest! Udało się! Kiedy to nie lis? Jak to nie? To zwykły latawiec! O ręce, nic panu nie jest? Wszystko... Musimy dzwonić po strażaka Sama. Z przyjemnością oznajmiam, że radar jest w 100% zdrów. Hurra! To świetnie, ale ja czegoś nie rozumiem. Naprawdę ostatnio bardzo dziwnie się zachowywał. Ale jest zdrów jak ryba. Brawo, maluchu! Zasłużyłeś na swoją ulubioną czekoladkę. Elvis, nie wolno! Po czekoladzie psy ciężko chorują. Przyznaj się, często dawałeś mu czekoladę? Ja? Często? Nie. No może czasami. I wszystko się wyjaśniło. Trevor Evans zwisa z urwiska i może spaść w każdej chwili. Trevor Evans zwisa z urwiska i może spaść w każdej chwili. Penny, weźmiemy Venus i pojedziemy razem. Elvis, dzwoń po Toma, niech bierze Wallaby. Tak jest, przyjęłam. Trzymaj się tam, mały. Jestem z ciebie taki dumny. Błagam, niech się pan trzyma. Będzie dobrze, sam już jest. Dzięki, mały, widzę go. Niech to...
cię. Co się stało? Trevor, ty musisz uważać. Wiesz, że to się mogło źle skończyć. Pewnie, że masz rację. Pora już chyba skończyć z chodzeniem po drzewach. Panie Trevor, to moja wina. Ja pana do tego namówiłam. Strasznie przepraszam. Bo my tylko chcieliśmy znaleźć tego lisa. Jakiego lisa? Bardzo, bardzo cię przepraszam. Najpierw pamiętałam, ale potem zapomniałam, że lis to dzikie zwierzę. On wygląda zupełnie jak pies i ja otworzyłam klatkę, żeby dać mu kość i on... Masz na myśli tego lisa? Tak, właśnie. Chcieliśmy go z Normanem złapać, ale uciekał i nie chciał się zatrzymać i... Jak to wrócił? No co zrobić, bystre zwierzę? Pewnie zgłodniał, więc wrócił do domu. No proszę, i mamy szczęśliwe zakończenie. Wszystko pod kontrolą, nie bójcie się! Przejdźcie szybko na tył pociągu i nie panikujcie! Ojej, uważaj! Wysiądę może z twojej strony. Penny, wdrażamy plan B. Zrozumiałam! Ben, pośpiesz się. Uwaga na lód! Sam tytan nie przebije się przez lód. Dzięki, rozumiem. Tom, słyszymy się? Będzie nam potrzebny Wallaby. Jasne, lecę! Podoba mi się taki pociąg, co sam jedzie. Jeszcze się pali. Normaxo, ratuj nas! W porządku. To Normaxo zadzwoni do mamy. Zadzwonię do swoich kosmicznych przyjaciół po pomoc. Mam tu międzyplanetarny komunikator falowy. Przestań, przecież to ból. Norman, to chyba nie czas na... Ci, kiedy ja rozmawiam. Spróbuj polecieć równo nad pociągiem. Dobra, postaram się. Normaxo, patrz! Lecą twoi przyjaciele. Wow, to chyba UFO. UFO co? Kosmici! Norman? Cicho, chowam się przed kosmitami. Chyba nic z tego, bardzo mi przykro, ale w taką burzę nie dam rady. Musimy wracać. W tym śniegu nic nie widzę. To jest to! Śnieg! Możesz mnie tu gdzieś wysadzić? Przejdźcie do historii! O nie! Kosmita na dachu! Już prawie jestem. Mam cię. Dzięki za pomoc. Proszę, dwa bilety na premierę mojego najnowszego thrillera szpiegowskiego. Zobaczysz, będą tak arcygenialne numery, że padniesz. Bardzo ci dziękuję. Tylko żeby te wasze numery nie były zbyt niebezpieczne, zgoda? Oczywiście. Się nazywa wyścig. I jak ci tam idzie? Wszystko kręcisz? Pewnie, że kręcę. James, twoja kolej! Będziesz teraz prosto w pudła! To jest ta scena, jak się tak arcygenialnie rozbija! Ja się boję! James, nie panikuj! Dzwonię po strażaka sama! To zdecydowanie najlepszy film z McCheenem. Nie gorzej prezentowałem się w młodości.
A to nie James? Pędzi go kartem prosto na nabrzeże. James Jones pędzi go kartem z pudełkiem na głowie prosto na nabrzeże. Właśnie to powiedziałem. Ratunku, gdzie ja jestem? Wow! Ty tu jesteś szybki, wujku Sam! James, miałeś tylko wjechać w pudełka! Nie wiem, może sam powinienem robić te kaskaderskie triki? Zastanawiam się, czy te twoje triki nie są aby zbyt arcygenialne, wiesz? Jeszcze raz przepraszam, ale nic się nie bój, została nam już tylko ostatnia sera. Zero niebezpieczeństw, wszystko pójdzie gładko. Obiecuję! Dobrze, niech ci będzie. Powodzenia! Jake Bond, super szpieg, scena 57. Pojedynek w kryjówce wroga. Akcja! O, to pan, panie Bond. Od dawna na pana czekałam. Glowfingers, stara dobra przeciwniczka. O nie, to pułapka! Numer dwa, proszę związać mojego więźnia. I cięcie! Związać mojego dublera! Robienie filmów już mi się nie podoba. Kiedy słyszy alarmu dźwięk, gotów jest ratunek nieść. Problem masz, do sama dzwoń, poda ci pomocną dłoń. Więc nie ma się co bać, na straży stoi sam, spokojnie możesz spać. Poczuwa sam, ma odwagę jak lew, jest tam, gdzie dzieje się źle. Strażak Sam. Urodziny Sama. Joe, naprawdę świetna robota, Sam będzie zachwycony. Wygląda jak prawdziwy Jupiter! Nieźle, ale jak to działa? Prosta sprawa! Wystarczy przesunąć dźwignię do przodu i jedzie! Uwaga! Sam się zbliża! Jeśli zobaczy swój prezent przed urodzinową niespodzianką, nie będzie żadnej niespodzianki! Cześć, cześć. Witam wszystkich. Ja się cieszę się, bo dziś masz urodziny, juhu. Dzięki, też się bardzo cieszę, że mam urodziny, juhu. Ja też. Tak, o rany, tak się cieszę. I nie wiem, czy wiesz, ale Dilis szykuje ci ogromny tort. Ojej, serio? No to bardzo mi miło. No to ja wracam do remizy. Pa, pa, wujku! Oj, tato, czemu ty zawsze musisz robić taki wstyd? Daj spokój, mała, i tak mnie kochasz. Chodźcie, zapraszam na herbatę. Dziewczynki, pilnujcie go jak oka w głowie. Jasne, nie ma sprawy. Słuchaj, ty się nic nie przejmuj, ja się wygadałem o torcie. Pilnować jak oczka w głowie, tak? Jak się pobawimy, to się nie zgubi. Co? Ojej, lepiej nie, bo jak się zepsuje... Dzień dobry, kapitanie, może pomogę? Nie ma mowy. Dziś masz urodziny? Usiądź sobie wygodnie i odpocznij trochę. Dam sobie radę. Jestem kapitanem. Aha, jak pan sobie życzy. Będziemy ratować dzieciaka na koniu. Pojedziesz z nami, dobrze? Oczywiście. I ktoś jeszcze by się przydał. Arnold! Chodź, chodź, nie ma czasu. Eli, pamiętaj, żeby wyłączyć syrenę. Nie chcemy wystraszyć zwierzaka. Jasne, Sam, zrozumiałam.
lepiej wygląda. Eli, podjedź jak najbliżej. Ja zajmę się Normanem. Potem powolutku będziemy wyciągać konia. Arnold, spróbujesz go uspokoić. Serio? No pewnie, poradzisz sobie. Cześć, jestem Arnold i w ogóle nie ma się czego bać. I już po strachu, wracamy na ląd. Feniks zaraz cię wyciągnie. Słuchaj, nie wiem czy wiesz, ale ten Feniks to terenowy wóz z napędem na 4 koła. Dobra robota, kolego. Dzięki za drugą szansę. Naprawdę dzięki. Świetnie się spisałeś. Gdybyś szukał pracy, zapraszam serdecznie. Norman, chciałbyś nam może coś powiedzieć? Tak, bo to wszystko przez tego konia. Gdyby nie koń, to bym wygrał. Znaczy się, ja bardzo wszystkich przepraszam. Chciałem po prostu pokonać Jamesa. Jak się okazuje, mały, to był kiepski plan. Bo odznakę dostanie ten, kto potrafi posługiwać się mapą. Brawo, braciszku! Naprawdę znasz się na rzeczy! Ojej, Saro, nie wiedziałem, że mam taką super siostrę. O nie, a co to ma w ogóle być? Czemu on musi być zawsze najlepszy? Cześć, mam na imię James i mam super mapę. Przyjacielu, zdaje się, że trzeba by tu kogoś jeszcze uspokoić. Bo ja się znam na mapach, za chwilę określę nasze położenie na podstawie map. Słuchajcie, coraz silniej wieje! Sam, uważaj! Wspaniale! Jak się teraz przebijemy w góry? W taki wiatr nie ma co liczyć na helikopter. Dzwonię do remizy. Tylko Feniks jest nas w stanie uratować. Na pewno znajdą, spokojnie, niebawem będzie po wszystkim. Dalej, kochany. Dasz sobie radę. Tylko spokojnie. Tak, trzymaj! Saturn gotowy? Mam puszczać? Puszczaj, Elvis. Ja ruszam w góry. Sam? Saturn wykrył źródło ciepła. 100 metrów od ciebie. Odbiór. Dzięki, przyjąłem. Patrzcie mu jak Sam! Elvis, odbiór! Mam nasze zguby! Zabieram ich do Musa! Przyjąłem! Saturn świetnie się spisał!
Bardzo przepraszam, bo mogłem sprawdzić pogodę. Czemu tego nie zrobiłem? Gotowość. Strażak Morris zgłasza gotowość. Olabi w pełnej gotowości. Nie ma się czym denerwować, tak? No dobrze, zaczynamy przedstawienie. Witajcie, drodzy przyjaciele. Hej, świetnie ci poszło. O tak, jestem nawet pod sporym wrażeniem. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Dobra, operacja odwołana. Wracać do remizy. Wiesz, mam nadzieję, że Majkowi też dobrze pójdzie. Hej-ho, witajcie, kochani. Przedstawiam wam nowego członka mojej genialnej kapeli. Oto Young Genius Strum 2000. Takie miejsce znam, gdzie przyjaciół wielu mam. Temu twojemu mistrzowi chyba jednak daleko do Elvisa, co? Poprawi się, Joe, daj mi tutaj pełną moc. A niech to, niech to, niech to. O, masz no, Elvis nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Tato, możesz przestać? Ratunku, niech ktoś dzwoni po strażaka sama! Maszyna zwana Geniuszem Strun 2000 wymknęła się spod kontroli i podpaliła scenę. Uwaga, Geniusz Strun 2000 wymknął się spod kontroli i podpalił scenę! Elvis, ty i Eli bierzcie Jupitera. Benny, pojedziesz z Arnoldem Venus. Ja zabieram Merkurego. Eli, Arnold, prowadźcie ludzi w bezpieczne miejsce. Elvis, natychmiast zajmij się zasilaniem. Penny, ty pomożesz mi opanować ogień. Tak jest, robi się. Zasilanie odłączone. Coś czuję, że Geniusz Strun 2000 nie zagra już żadnej solówki. Uwaga, wszyscy do tyłu. Tak, proszę utrzymać dystans co najmniej 5,5 metra dla optymalnego bezpieczeństwa. Alarm chce pomocy ktoś. Strażak sam to spoko gość. Tam gdzie groźnie, tam gdzie źle, na ratunek zjawi się i nie